Jeden ze sposobów na wzrastanie w wierze to czytanie Pisma Świętego. Trzeba tylko uważać, żeby z lekcji divina nie zrobiło nam się lekcji humana, czyli tak zwane ludzkie czytanie. Żebyśmy nie czytali Pisma Świętego jako książki albo zbioru opowiadań. Najlepszym sposobem na wzrost wiary jest właśnie czytanie Pisma Świętego sposobem lectio divina, czyli Boże czytanie. Ma to wyglądać tak, jakby to sam Pan Bóg nam czytał Ewangelię zawartą na stronach Pisma Świętego. To sam Pan Bóg przemawia do nas w tych słowach. My czytając, jakby jesteśmy słuchaczami tego, co mówi do nas Pan Bóg. Wtedy można nazwać to lectio divina, czyli Boże czytanie. To sam Pan Bóg czyta nam to, co mamy usłyszeć w danym momencie. I tak właśnie rodzi się wiara. Bo Pismo Święte w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, w 17 wersecie, mówi o tym, że wiara rodzi się z słuchania. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Boże. Także czytając Słowo Boże regularnie, obcujemy z Panem Bogiem, słuchamy Go. Tak więc słuchanie Pana Boga prowadzi nas do wzrostu w wierze. A co za tym idzie, również do ufności. Ufności w to, że Słowo Boże za każdym razem, gdy je czytamy, stwarza nas na nowo, przygotowuje nas do czegoś nowego. W każdym dniu, w każdym czytaniu dostajemy coś innego, coś, co ma nas przygotować na to, co chce nam dać Pan Bóg. Musimy uwierzyć w to, że uczestniczymy w czymś takim jak creatio continua, jak mówią teologowie, czyli tak zwanym trwającym dziele stwarzania. Tylko Boże Słowo ma moc stworzyć coś z niczego, albo od nowa, w hebrajskim to słowo nazywa się dabar. To znaczy jest to słowo, które ma moc sprawczą, dzięki czemu to, co mówi, sprawia lub staje się. Najlepszym przykładem jest tego Księga Rodzaju, gdzie jest dzieło stworzenia świata. Na każde słowo Pana Boga coś powstaje, powstaje coś nowego. Także pozostańmy ufni, że Słowo Boże stworzy nas na nowo, stworzy w nas nowego człowieka, tak jak Abraham. Wbrew nadziei, zaufajmy nadziei. Z serca Wam wszystkim błogosławię.